mam teraz te... tym kreksem. Cześć, witam was serdecznie. Minęła 21:30, a więc zaczynamy nasze cotygodniowe show Balkon 2x2 od kuchni. Kochani, zanim zaczniemy, muszę wam o czymś bardzo ważnym powiedzieć. Po pierwsze, jest to 21 odcinek, kiedy wspólnie gotujemy w każdą niedzielę, za co wam serdecznie dziękuję, bo dzięki wam ten program dalej istnieje i dzięki temu, że oglądacie. Druga sprawa jest bardzo fajna, ponieważ w tym odcinku partnerem jest marka Tago, polski producent słodyczy, cukierni. Kochani, wśród osób, które udostępnią ten post, który jest poniżej, czyli post poprzedzający tą transmisję, a także tą transmisję, wybierzemy jedną osobę już dzisiaj, do której kosz od Tago, właśnie ten kosz od Tago wyślemy na święta wielkanocne. Więc no, wydaje mi się, że kosz jest warty tego, aby ten streaming także udostępnić. Na końcu programu dowiemy się, do kogo już jutro kurier ten kosz zabierze. Nie przedłużając, bo pracy mamy dzisiaj bardzo dużo, chciałbym zapowiedzieć mojego kolejnego gościa. Piękną kobietę, aktorkę, a być może agenta. Panie i panowie, Olga Frycz. Cześć, Olga. Cześć. Cześć. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja dziękuję, że... Od razu muszę zdementować, no agentem już raczej nie będę, bo ja już odpadłam z programu, także... No tak, no ale agentem może być również w życiu. Prawda? No tak, a to w życiu to ja... To agentką. To mogę być i Olga, wszystkim. Ja Ci dziękuję serdecznie, że przyjęłaś zaproszenie do mojego programu. Jest mi niezmiernie miło Ciebie gościć. Więc cóż, czas zacząć. No jestem bardzo ciekawa, co będziemy tutaj Czy domyślasz się, co będziemy dzisiaj tutaj gotować? Piec czy smażyć? Sądząc po składnikach, chociaż kurczę, jest i pomarańcza, i marchewka. I jajka, orzechy, truskawki. Na bogato widzę, więc u nas zawsze pewnie na coś bogato. Na słodko. Dokładnie. Dzisiaj odcinek będzie na słodko, ponieważ partnerem jest marka Tago, o czym wspominałem, więc będzie odcinek na słodko. A w związku z tym, że idą święta wielkanocne już za tydzień, dzisiaj była niedziela palmowa, jest niedziela palmowa, więc przygotujemy tort marchewkowy. Taki właśnie świąteczny z marchewkami, coś bardzo ciekawego. Super, cieszę się, bo ja przyznam szczerze, że dobra jestem w kuchni i wydaje mi się, nieskromnie mówiąc, że gotuję całkiem nieźle. Natomiast kompletnie nie mam ręki do wypieków. Także cieszę się, że będę mogła się przynajmniej czegoś nauczyć. Jasne, więc mam nadzieję, że dzisiaj troszkę to że czegoś Cię nauczy. Tak, właśnie. I do domu wrócisz, oprócz tej pięknej bezy, którą każdy mój gość otrzymuje na zakończenie programu, więc warto do końca wytrwać. Również wrócisz z umiejętnością zrobienia
tortu marchewkowego. Super. Słuchaj, więc zanim zaczniemy rozmowę, ja mogę... To obierz ziemniaki. Olga, obierz ziemniaki. Właśnie, Olga, po to zaprosiłem cię, że ktoś musi coś obierać w tym programie. Ja nie będę obierał, więc cię o to poproszę. Dobra. Marchewki mamy obrane, tylko powiem, co potrzebujemy do naszego ciasta. Mhm. Ponieważ to będzie ciasto marchewkowe, więc mamy dwie grupy produktów. Mamy suche i mokre. Mokre. Tak to pięknie brzmi. Więc z mokrych potrzebujemy trzech jajek, które zaraz będę tutaj wbijał. Będziemy je ucierać ze szklanką cukru brązowego. Do tego damy szklankę oleju. Olej roślinny, zwyczajny. Natomiast z mokrych jeszcze powiedzmy, że jest marchewka, którą poproszę Cię, żebyś ją za chwileczkę starła. Potrzebujemy dwóch marchewek, około tam 300 gram. Mhm. Ja w ogóle myślałem, że marchewki ważą bardzo dużo. Kupowałem to, napakowałem do tej reklamówki marchewek, po prostu okazało się, że 2 kg, nie? Ale do takiego normalnego ciasta marchewkowego tylko dwie marchewki? Tylko dwie marchewki. I teraz tak, jeżeli chodzi o marchewki, to jest bardzo fajne, kochani. Jeżeli chcemy, żeby było bardziej brownie marchewkowe, to dajemy dużo więcej marchewki. Marchewka sama w sobie jest bardzo wilgotna i powoduje to, że ciasto jest wilgotne. Czy takie brownie marchewkowe może nam powstać. Z suchych składników to potrzebujemy, tu mamy około 300 gram mąki pszennej, mamy łyżeczkę sody oczyszczonej, łyżeczkę proszku do pieczenia. Będziemy także używać jeszcze do tego łyżki ekstraktu z wanilii, to są same ziarna wanilii, plus orzechy, które będziemy blendować. Są to orzechy laskowe i orzechy włoskie, które przedtem zblanszowałem, czyli dokładnie podpiekłem w piekarniku, żeby łupinka zeszła, a żeby z orzechów włoskich pozbyć się tej goryczki. Dobra. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem, co tutaj jest. Kochani, ja Wam przypominam o tym jeszcze, że jesteśmy cały czas na żywo, że macie jakiekolwiek pytania do Olgi, więc zadawajcie je pod tym live'em. Olga w pewnym momencie będzie na nie odpowiadać. Więc proponuję zaczynać. Po co nam pomarańcza? Pomarańcza nam do tego, bo ciasto będzie przełożone kremem. Kremem na bazie śmietany 30. Tu mamy serek Philadelphia i mascarpone. Ale pycha. Do tego pójdzie jeszcze wanilia. Wanilia, cukier puder, który tam jest. Z orzechów, które wcześniej uprażyłem i już zblendowałem, orzechów pistacjowych, zrobimy ziemię, taką trawę zieloną na naszym torcie, a z czekolady pomarańczowej, to jest biała czekolada pomarańczowa i truskawek zrobimy marchewki. Super. To co, może ja wezmę się do roboty. Zaczynajmy. Tak, dokładnie. Na jakim oczku mam to ścierać? Na dużym? Na dużym, jak najbardziej. Ja w tym czasie wbiję jajka do naszej miski. Olga. I będziemy sobie rozmawiać. Dobrze. Jak to w kuchni, bo jak nie było przy jedzeniu, wydaje mi się, przygotowaniu, najlepiej się rozmawia. Tak, czekaj. Powiedz mi. Nie jestem przyzwyczajona do takiej tarki, ale dobra. Mogłaś swoją przynieść. No, jakbym wiedziała, to bym się niosła swoją. Olga, jak to jest? Jesteś aktorką. No. Ja mam takie pytanie, czy ciężko jest być aktorką... Jezu, poczekaj, bo ja mam wrażenie, że ja zaraz wszystko tu rozwalę. Na to liczymy od 21 odcinków, żeby to w końcu ktoś coś rozwali. Coś w końcu się tu wydarzyło. Dobra. Słuchaj, jak to jest, no pochodzi z rodziny aktorów, tak, tata jest znanym aktorem. Czy ciężko jest nosić ten plecak taty aktora, bardzo popularnego? Bo czy często dzieci sławnych ludzi mówią, że albo im to pomogło, albo zupełnie nie korzystali z pomocy rodziców, bo sami chcieli dojść, a ciągle ktoś im taką plakietkę przykleja, że tak powiem teraz w cudzysłowie, prawda? A Frycz jest aktorką, bo ojciec jest aktorem i jej wszystko załatwił. Ja wiem, tak z moim gościem rozmawiam, że tak kompletnie nie jest, wręcz jest odwrotnie. A jak jest w Twoim przypadku? Kurczę, znaczy... O rany, jakby to ująć, nie? No wiadomo, że to, że mam tatę aktora, pewnie też jakoś w jakiś sposób mnie ukierunkowało. Poszłam do kółka teatralnego. Właśnie. No i jakoś tak polubiłam te zajęcia, takie aktorskie i tak dalej. Później dostałam swoją pierwszą rolę w życiu, bo poszłam normalnie na casting z innymi dziewczynkami, więc akurat... W jakim wieku? No jak miałam chyba 6 lat. Czyli byłaś małym żdącym, tak? Czeka przed podstawówką, albo pierwszej klasie podstawowej. W podstawówce byłam wtedy. I jakoś tak mi się... A, muszę to... Nie przerywamy. Przerać. Program na żywo, tym się... Tak. Że tu nic nie wytniemy, to musimy. Wiesz, no, był taki okres w moim życiu, że ja tak się strasznie tego wypierałam i tak bardzo nie chciałam, żeby mnie z ojcem kojarzyli, bo prawda jest taka, że tylko ja, on i jakby moja rodzina wiedzieli, że do wszystkiego doszłam sama. A teraz mam tak, że naprawdę mówię, że jestem dumna z tego, że jestem córką mojego taty.
Mam nadzieję, że odziedziczyłam po nim talent. No, zapewne. Ja jestem pod wrażeniem twojej roli na przykład w Płynący wieżowce. No, to nie była taka duża rola, nie? Ale ja w ogóle film, tego filmu, więc... Bardzo dobry film Tomka Wasilewskiego i ja tam miałam niedużą rolę, ale dużo osób mówi mi, że jakoś tak mnie zapamiętali, więc tak. To bardzo miłe jest. No i tak to z tym wyjeżdżu. Słucham? Z tą marchewką. Pomóc? Się człowiek natrze i natrze. Ale idealnie, widzisz? A jeszcze tak to marchewko jest, że zobacz, podziałaś tylko dwie marchewki potrzeba, nie? No, to ile zobacz, roboty. Ile tego będzie. Nie ma jakiejś maszynki takiej, żeby to włożyć i żeby to się sprzetarło? Jest. Jeszcze się nie dorobiliśmy. A, no to widzisz. Teraz mamy nowy blender. Dzisiaj kupiłem, bo już dwa to spaliliśmy. O, w tej chwili zblenduję szybko orzechy. Orzechy, dobra. Trzeba go klikać. Orzechy blenduję sekundę, ponieważ chcę, żeby były czuć pod ząbkiem. Przekażę ten blender na zewnątrz, może ktoś go weźmie z kolegów z planu. O, dziękuję Mateusz. Mogę go zostawić. Potrzebujesz pomocy? Ja myślałam, że mam więcej siły, powiem Daj, ci szczerze. Olga, ja będę to tarł, ty sobie się odpocznij. Dobra. W sensie, do naszych ciasta będziemy używać takie rurki od Tago, Waffel Rolls. Brzmi lekko po niemiecku, z czekoladą. Natomiast prosiłbym Cię, abyś je pokroiła, dobrze. Czyli przecięła na pół. Dobrze. Na pół je... To takie bardzo odpowiedzialne zadanie. Uwaga z nożem. Już tutaj, niejedna gwiazda walczyła tutaj na planie i babcia pomoc medyczna. Mamy medyka na planie, więc się tym zupełnie nie przejmuj. Dobrze. Tylko na pół wystarczy je przekroić. Do naszych żółtek, jajek całych, które ubijają się, dajemy cukier brązowy i ubijamy na puszystą pianę. Chwilę nam to zajmie. Dobra. Olga, ostatnio widzowie mogli Cię podziwiać w programie Agent. Tak, to prawda. Kto jest agentem, pewnie chcesz zapytać. Kto jest agentem? Słuchaj, to pytanie zadajesz mi Ty, zadają mi Panie w sklepie, zadał mi nawet deweloper, z którym A, nieważne. W każdym razie osoby, po których najmniej bym się spodziewała tego, że to akurat, że będzie... Bo to wszystkich pytanie... interesuje, kto jest agentem. A ja powiem tak. Nikt nie ogląda, każdy interesuje się. A ja powiem tak, ja nie wiem, kto jest agentem. Pewnie i tak mi w to nikt nie uwierzy. Ja ci wierzę. Ale jakby ja wiem, kto jest w trójce finałowej, natomiast kto jest agentem, to sama jestem. Mogę się nie domyślać, no bo jakby mam też teraz swój typ, bo też oglądam program, mimo tego, że odpadłam z niego. A sama jestem bardzo ciekawa, naprawdę. To była bardzo fajna przygoda i jeżeli agentem okaże się któraś z tych trzech osób, które zostały w programie jakby do finału, to będą to fajni agenci. Będziesz w szoku, że to ktoś z tych osób? Mogę powiedzieć tak, że to był bardzo fajny po prostu, że naprawdę będzie fajny agent. A czy możesz powiedzieć, czy to nie jest tajemnicą, kogo typowałaś? Ja mówiłam o tym w programie, że ja typowałam Darię, natomiast to nie jest też tak, że... Daję mam koleżankę, blogerkę, która również gotuje. Gotuje, tak, no i która ratowała mnie tam w Argentynie, gotowała dla mnie specjalnie czasami jakieś zupy, bo ja tam za bardzo nie miałam co jeść, oprócz frytek. To o czym ja to gadałam, bo ja się zawiesiłam trochę. Mówiłaś o tym, że Darię typowałaś na agenta. A ja typowałam Darię, ale to nie dobrze. Jest tak, że jeżeli ja Darię typowałam na agenta i odpadłam z programu, to znaczy, że ona na pewno tym agentem nie jest. Bo test jest testem, pytania jakby są pytaniami, natomiast tam jest też ważne tempo, w jakim odpowiadasz jeżeli znam jakieś pytanie, na które nie możesz powiedzieć, bo też mam umowę jakoś tam jeszcze z TVN-em i wiem, jak to jest, jak się jest w programie i każdy pyta o wszystko, a nie wolno, to nie odpowiadaj. Dobrze. Bo nie chcemy, żeby nasi goście mieli problemy. Jakiego typu są te pytania, jak siedzicie przed komputerem, tym laptopem? To są pytania, które dotyczą tylko i wyłącznie agenta, w sensie tej osoby, czyli od samego początku musisz sobie założyć, kto nim jest. Więc to były pytania typu, czy agent ma tatuaż, czy agent jest kobietą, musisz bardzo mocno obserwować kolegów. Tak, no i to są też pytania, które dotyczą czasami takiego życia prywatnego różnych osób, znaczy akurat osoby agenta. Więc na przykład, czy agent ma dzieci płci żeńskiej, czy męskiej. Czy partnera, który też jest w mediach. Także to takie różne. Dlatego ważne jest, żeby jak najwięcej informacji zachować tylko dla siebie i żeby nie wszystkim mówić o tym.
Okej, okay. A czy to jest tak, że na przykład wy macie czas, żeby poza nagraniami prywatnie się poznać, porozmawiać? No, no bo skoro mówisz o pytania o życie prywatne, o to siłą rzeczy. Tak, no to my tam, ojej, no spędzaliśmy ze sobą tyle czasu, nie było w sumie żadnych takich dni wolnych, żebyśmy czegoś nie kręcili. Natomiast no po zdjęciach, wiadomo, właśnie wspólne żebyś gotowanie. Nie stała tak bezczynnie. No to właśnie, no powiedz, co mam zrobić teraz? Prosiłbym Cię, żebyś te rulki poukładała, ale w ten sposób. Dobrze. Dookoła. Dobrze. Ja wymieszam suche. Kochani, prawie 300 osób nas oglądał serdecznie. Dziękujemy serdecznie. To dużo czy mało, szczerze powiedz. Okej. Okay. Jest okej. Okay. Okej, okay. Rekordem była Basia. Kurde, gdzie 1200 osób non-stop nas oglądało. No, natomiast 300 osób jest bardzo fajnie, każdy widz dla nas jest cenny, więc dziękujemy Wam serdecznie. I wszystkich pozdrawiam. Słuchaj, tak. A jak ja tam to na tych bokach zrobię, bo mi się to w pewnym tak. momencie... No ale widzisz, w pewnym momencie mi się to jakoś tak dziwnie nie szkodzi. Zrobi, nie? Do naszej masy dolejewamy szklankę oleju tak równo. Roślinnego, aby masa wchłonęła ten olej. Olga. Tak? Zawodowo, jak wspomnieliśmy, jesteś aktorką. Więc... Bywam aktorką. Bywasz aktorką. No, twój tak. zawód to aktorka. Znaczy, czy masz jakiś inny zawód? Nie mam żadnego innego zawodu. Od dziecka występuję w telewizji, po prostu grałam w filmach, teraz zdarzył mi się aktorka. Program telewizyjny. No. A żałujesz tego, że wziąłeś udział w Agencie, czy cieszysz nie, się? Drugi raz byś taką samą edycję podjęła? Ja myślę, że tak. Słyszałam zresztą o miejscu, w którym ma być kręcona kolejna edycja, jeżeli nie mów, będzie to kręcona. No i w sumie jak sobie czasami pomyślę, to zazdroszczę, że... Zazdroszczę, że pojadą sobie w to miejsce, no jakby bo to jeszcze, moje marzenie jakby jest kogoś ogromne. Szukali jeszcze, Olga, ty widziałeś, że szukają, to ja... Chętnie pojedziesz. Znajdę wolny czas i powiem kalendarzu. Ci, że ktokolwiek zada mi kiedyś pytanie, jeżeli dostanie taką propozycję, żeby pojechać właśnie do agenta, to zawsze będę zachęcała, że... Żeby że to, jednak tak. Że to była super przygoda, naprawdę. Wsypuję suche. Dobra. Przerwałem dlatego, żeby nam tutaj wszystko, żebyśmy nie byli biali jak piekarz. Jezu Szymon, ja tu mam jakieś przerwy, mnie to ja, nie, jest, moja nerwica jest idealnie. Jest na to, idealnie. Może ja takie jeszcze zrypacz, mniejsze kawałeczki. Widzisz, od razu widać, że jesteś artystką, bo od razu kreatywnie do tego nie, podchodzisz. Ja po prostu nie lubię, jak jest takie coś takie niedokładne. W czym w najbliższym czasie będziemy mogli Cię oglądać? No jeszcze są odcinki moje ze mną w M jak Miłość, ale tak jak już powiedziałam, też, że ja już odchodzę z tego serialu i... Odchodzisz, bo szukasz czegoś nowego? No już nie, to nie jest tak, że szukam zmęczyłaś... czegoś nowego, tylko już byłam długo tam, co prawie 4 lata, więc wow. Jakby myślę, że wystarczająco dużo, żeby zagrać to, co miałam do zagrania i teraz, żeby po prostu móc robić nowe rzeczy. No i od czerwca najprawdopodobniej na 90% tak. Wracam na plan rozlewiska. O. Więc, czy to jest tu, gdzie gra pani Brodzik? Tak. Asia Brodzik gra moją mamę, Antek Królikowski gra mojego męża, później się z nim rozwiodłam, później się znowu z nim zeszłam. Także bo ty już... też grałaś w filmie nad rozlewiskiem. To był serial, to tak, to był serial, tylko robiliśmy po prostu kilka części. Aha. Także. Ja teraz chcę powiedzieć coś bardzo ważne, mi się wydaje. Dobra. Bo ale mnie ważne zgotowanie i goście wszystkim. Teraz zobacz, Olga. Masa jest gęsta, nie? Wydaje się mega gęsta. Tak. Jak robiłem to czasem po raz pierwszy, mówię, kurde, czym to mam tą masę rozrzedzić, żeby była rzadsza? Mhm. I okazuje się, że jak wrzucę za chwilę, jak wrzucę marchewkę... A ty jej w ogóle nie wyciskasz, tylko po nie, prostu ją całą. Okay. Wrzucę marchewkę, zupełnie zmieni się cała konsystencja. Mhm. Wiesz co, nie wyciskam dlatego, oczywiście można wycisnąć. A fajnie, jak jest takie mokre ciasto. Właśnie. No. I tak na początku mówiliśmy o tym, że na przykład gdybym dał teraz tu kilogram marchwi, okazałoby się, że takie brownie marchewkowe powstanie. Również rewelacyjne. Do tego jeszcze dorzucimy, ponieważ idą święta, może nie Boże Narodzenie, ale Wielkanocne. Chciałbym dodać trochę pierników. Są to pierniki też Tago na Wielkanoc. Znalazłem w sklepie w Żabce, nie pod blokiem, naprawdę. No ładnie pachną. Ładnie pachną, nie? Piernik, no fajnie. No. I zupełnie, wiesz, w cieście piernik nie będzie mocno wyczuwalny, ale nada bardzo fajny charakter tego ciasta. Oczywiście możemy dodać też cynamon, wszystkie przyprawy korzenne, jeżeli na przykład była to zima, robiliśmy to ciasto byśmy robili na święta na przykład Bożego Narodzenia. Więc to masa nam się chwilę wymiesza. A, i takie duże kawałki wrzuciłeś, tak. Nie? Ty tego nie... A, mój robot się z tym poradzi.
polecam, niedawno skończyłem go spłacać na raty, lepszego nie ma. A co, ty nie dostajesz tutaj sprzętu od producentów? Powinieneś dostawać taki mistrz gotowania. Dostaję na przykład, współpracuję z taką marką Valdinox. Bardzo dobre patelnie, na tych patelniach właśnie prażyłem orzechy. Okay. I także będziemy na ich talerzach Maria Paula sobie jeść. Polska porcelana. Super. A deski, to deski są polskie. To... A bardzo ładne deski. Jak będę kupowała do nowego mieszkania, D2 to... Studio. Okay. D2 Studio mi przysłało. Polski dąb. Impregnowane olejem kokosowym. O, to pamiętam. To więc tu już często nam się miesza. Ja wiem też, Olga, że masz wielkie serce, ponieważ adoptujesz psy. Psy, tak? To znaczy, adoptowałam jednego mojego kapselka ze schroniska. Czemu pytam? Bo zadałem pytanie wcześniej właśnie swoim widzom, o co byście Olgę chcieli zapytać. Mm. I tam pojawiło się pytanie właśnie, że czy Olga planuje kolejne zwierzęta adoptować. Tłumacz się. Nie, no to jest tak, że ja zaadoptowałam jakieś 4 lata temu kapsla z fundacji. A teraz jeszcze mój chłopak. I twój kapsel? To jest rasa? Rasa kundelbury. Kundelbury. Kundelbury z domieszką, wydaje mi się, owczarka katalońskiego. No bardzo jest podobny. Mhm. Natomiast teraz od niedawna jeszcze jest... drugi pies, kluska, bulterierka, ona jest z fundacji, ale to nie ja adoptowałam, tylko po prostu mój ukochany. Twój partner. Tak. Przed wejściem na żywo o tym rozmawialiśmy, że masz Amstaffa. Nie Amstaffa. Nie. To bulterier, kluska i to jest jakby no wzięłam w pakiecie z chłopakiem po prostu, no ale to świetna rasa jest. Tak. Mimo tego, właśnie o tym mówiliśmy, że czy często ludzie mówią, że są psy bardzo agresywne. Tak. A tak naprawdę? Prawda jest taka, że bulteriery wbrew temu, co się mówi, wcale nie są na liście groźnych psów, to raz. Dwa, to wszystko jest kwestia po prostu wychowania. Każdego psa można wychować na morderce. A te psy są po prostu troszkę silne i one mają, są tak czasami nieporadne i nie zdają sobie często sprawy ze swojej siły po prostu, więc w zabawie. Mogą, nie wiem, uderzyć pyskiem albo coś takiego, ale nie, to nie jest tak, że one chcą zrobić krzywdę komukolwiek. Znaczy, nawet czasami mam tak, że kapsel potrafi mi jakiś numer wyciąć, typu na przykład, nie wiem, zaszczekać na rowerzystę, a nie zdarzyło się nigdy, żeby cokolwiek złego zrobiła. Wsypujemy naszą czekoladę. Czekoladę. Pomarańczową. A fajne to wygląda w ogóle. No, możesz sobie jaką ochotę wyciągnąć. Spróbować. Bardzo dobra. Belgijska czekolada. Tutaj u nas tylko wyłącznie produkty najwyższej jakości używamy. No. Tak. Tu już ciasto nam się zrobiło, więc wstawimy je do piekarnika na 160 stopni. To już dzisiaj testowałem. Mhm. Na 160 stopni. A ciasto się robi z termoobiegiem, się piecze, czy bez termoobiegu? Ja piekę bez termoobiegu. Bez termoobiegu, bo to jest taka informacja, której często nie ma w przepisach. Bez termoobiegu. Że mówią właśnie tylko... Góra-dół. Góra-dół. Dobra. 160 stopni, 170 na 1,5 godziny. Mhm. Na 1,5 godziny, więc ja to ciasto przeleję do naszej masy. Coś mam pomóc? Patrzę, czy daliśmy wszystko. Daliśmy na pewno wszystko. Prosiłbym Cię, żebyś starła skórkę z pomarańczy. Dobra. O, ciasto już ląduje w naszej formy. Pięknie wygląda. Z orzechami, z marchewką. Będzie tort marchewkowy. Ja już zerknę, kochani, co coś tam u Was tak, słychać. Tutaj. Słucham? Coś mi tutaj nie idzie. Pani Patrycjo, Pani Olga pomaga bardzo dużo przy torcie. Patrycja pozdrawia z Legionowa. Myślę, że Pani Olga mało pomaga przy torcie. Pomaga bardzo dużo. Jest tutaj ze mną i to jest najważniejsze. Kochani, że macie jakieś pytania, zadawajcie je. Więc tak, pozdrawiamy. O, pisze Pani Magdalena Bieńkowska, stały widz. Pani Magdo, pozdrawiam serdecznie. Każdy odcinek ogląda, jest mi bardzo, bardzo miło. I co ona pisze? Chciałbym zapytać o jedno. Moim marzeniem jest poznać Joannę. To cudowna kobieta i sportowiec. Macie kontakt po programie? A, Joasie Jędrzejczyk. Joasie Jędrzejczyk. Tak, no Asia to jest mistrzyni po prostu. Czy ona jest bokserką? Ona jest zawodniczką... Czy w ogóle nie... Gdzie to się... No właśnie to się nie trzy w ogóle. Mistrzynią UFC. No i ale przede wszystkim jakby jest znana z tego, że je trenuje Muay Thai. Mhm.
No i oprócz tego oczywiście jest fantastyczną dziewczyną i naprawdę taka, jaka była w programie, taka jest też na żywo. Prywatnie. Prywatnie i mamy kontakt cały czas i może nawet nas ogląda, chociaż ona w Stanach, to tam nie wiadomo, czy ranek, czy noc. A czy ona w Polsce nie mieszka? Teraz się przygotowuje do walki, która będzie 13 Aha. maja, więc jest po prostu cały czas w Stanach. Ciasto na blachy i lądek do piekarnika, od razu wskazówka, proponuje piec je na najniższym poziomie. Mhm. Dlatego, że góra rośnie, on szybko rośnie i góra trzeba się nam po prostu przypiekać. A kiedy minie półtorej godziny, to mieszamy czekoladę, żeby nam się nie przypaliła. Teraz powiem o czekoladzie. Start. To ciasto wygląda właśnie tak pięknie. Po półtorej godziny. Widzisz, czas szybko płynie? Nieźle. Momentalnie. Mieszamy jeszcze czekoladę pomarańczową, bo będziemy robić z niej za chwilę marchewki. Jeżeli chodzi o czekoladę, mamy dwie szkoły, jeżeli chodzi o czekoladę, tak. Najlepiej byłoby ją rozpuścić w mikrofali, której nie mam. Mamy, ale jako piekarnik, ale piekarnik jest mi potrzebny. Mhm. Ponieważ czekolada nienawidzi wody. Mhm. Nie może dostać do niej nawet trochę wody. Kropelka. Tak, więc pilnujemy tego, żeby ta woda się nie dostała. Już się pięknie nam rozpuściła. W tym czasie, jakbyś była uprzejma, zerknąć na nasze pytania. Dobrze. I poodpowiadać, a ja tutaj szybko się tym zajmę. Jest jaka ona brzydka, coś takiego przeczytam, może nie? To na pewno o mnie, nie przejmuj się, to chodziło o mnie. Magia telewizji, pozdrawiam z Opolskiego, pozdrowienia z Londynu. O, pozdrawiam serdecznie. Kto jest agentem według pani Olgi? Nie wiem, kto jest agentem. Agent jest tylko witam jeden. Cię Olga, Adam Bręk, pozdrawiam. Ja w tym czasie szybko umyję naszą dzieżę, Dobra. bo potrzebujemy jej do zrobienia kremu. Dobrze. Więc ja byłabym przyjemna na chwilę, cię po prostu pozostawię. Dobrze, pozdrowienia z Niemiec, pozdrawiamy z Berlina, o, w Berlinie moje przyjaciółki mieszkają. Dawno nie byłam, może się trzeba wybrać. Kiedy w Kielcach będziecie? Kiedy w Kielcach będziemy? Słucham? W Kielcach kiedy będziemy? No, czekamy na zaproszenie z Kielc. Czekamy na zaproszenie z Kielc, jak tylko otrzymamy, na pewno się zjawimy. Umiesz gotować. A co, Olga, lubisz jeść? Jaką lubisz kuchnię? O, ja lubię polską kuchnię. O, ja lubię polską twoje? Kuchnię. Ja bardzo lubię zupy. I to nie zupy krem, tylko zupy takie normalne, zupy. Krupnik, pomidorowa, ogórkowa. Tak, bardzo. Ogórkową w ogóle robię świetną, naprawdę. A masz jakiś tajemny przepis? Myślę, że ja robię ogórkową z grzybami. O. Daję troszeczkę podgrzybków. Ale świeżych czy suszony? No suszony. Które oczywiście wcześniej namaczam. I dodaję, żeby ją zagęścić, ze śmietaną dodaję jajko też, wiesz, żółtko. Ciekawe. No i tu robię, wiesz, zupy bez mięsa i smakują rewelacyjnie. A kto cię nauczył gotować? Bądź kto w tobie taką pasję do gotowania zaszczepił? Kurczę, chyba jak nikt mnie gotować nie może inaczej. U ciebie w domu gotowała nie mama, babcia, mama tata? Mama gotowała, tata robił bardzo dobre pierogi ruskie, pamiętam do dzisiaj i zresztą też ten talent mam, znaczy, że umiem dobrze robić pierogi ruskie. W domu się w ogóle nie piekło, więc może też dlatego nie mam tej umiejętności pieczenia wcale. Kiedyś zrobiło się z mamą jakieś ciasto, ale wyszedł zakalec całkowity, więc czyli, ale słuchaj, teraz się robi tak, że jak wychodzi zakalec, to się mówi, że brownie jest. Że brownie, a chociaż właśnie gdzieś ostatnio widziałam w jakimś programie, gdzie pani robiła brownie i właśnie mówi, że jak jest brownie, to nawet dobrze, żeby był zakalec. No musi być zakalec przy brownie. No. Dlatego, bo tak powstało, że brownie, że tam Amerykanka robiła murzynka naszego, tak? Mm. Z nim to murzynka, robiła murzynka, no i ten murzynek jej nie wyszedł. Mm. I tak powstał właśnie brownie. No, widzisz. Mogę odłożyć to? Tak, tutaj... chyba, że jakieś pytanie. Jedłam ogórkową z grzybami, jeszcze nie jadłam. O. No naprawdę, kiedyś może wrzucę przepis. Wrzuć przepis i koniecznie daj znać, to ja chętnie to obejrzę, zrobię. Agnieszka Urbańska, którą kuchnię świata uwielbiasz robić? Ja polską. Czyli co, sushi, zupa miso? Polską. Jezu, zrozumiałem, japońską. Nie, polską. Natomiast japońską kuchnię lubię jeść. Czyli sushi, zupa miso. Tak. Lubię pizzę, lubię w ogóle dużo rzeczy, lubię frytki. Pół litra śmietany kremówki ląduje do naszej misy. Nawet troszkę może więcej damy. I będziemy ubijać śmietanę bitą, tak? To jest tak. 30, więc chwilę nam się będzie ubijać. Dobra. Damy do niej od razu wanilię, są ziarna wanilii.
O. Damy do niej skórkę pomarańczy, którą obtarłaś. Wystarczy tyle? Wystarczy. Pomarańcze były myte, były oczywiście wcześniej sparzone. Więc o to się nie ma co martwić. Dobrze. Chwileczkę sprzątamy tutaj na naszym blacie. Czekolada już jest piękna. Mhm. Zobacz. Ja sobie wzięłam opelka, właśnie zjadłam. Na zdrowie. I teraz jak to zrobimy? Chcemy zrobić marchewki. No to jestem, tego jestem, powiem Ci, ciekawa, co to więc będzie? Więc użyjemy do tego truskawek i czekolady. Chcemy zrobić marchewki, więc użyjemy do tego truskawek i czekolady. Zaraz zobaczysz. Zwykła ta... blaszka. Blaszka, znaczy, którą ma każdy w kuchni. Może ja to wezmę, czy to będzie nam jeszcze potrzebne? Nie. Jak się przejmat... O, właśnie. Ale ciężka ta deko, tak. Jest to, daj solidna. Mateuszu, poprosimy Cię, żebyś zabrał nam deskę. Mateusz, nieozowny pomocnik na naszym planie. Zobacz, ja sobie to robimy to w ten sposób. Mhm. Folią. Tu zawijamy. O, właśnie. Musi być równo. I odwracamy. A, i to nam to będzie ociekało po prostu. Dokładnie. I teraz Cię poproszę. Mhm. O co? O to, żebyś zamaczała truskawkę w czekoladzie. Mhm. Zobacz, w ten sposób. Bierzesz za ogonek. Zamaczasz. Zamaczasz. I kładziemy do wysunięcia. Dobra, super. Jak to wygląda? No fajnie to wygląda. Jak marchewka, no. Super. Ja, o, zabiorę paczkę. Ja tylko coś nie zniszczyła, ale chyba to nie ma tutaj. Kochana, nie masz co tutaj zniszczenia. Zupełnie tym się nie przejmuj. Ja... O Jezu, no już mi poszło. Nie szkodzi. Jezu. Łyżka. Wyjmujemy. Zjemy ją później. Tutaj jest miska na awarię. Na awarię? Tak. Ja otworzę nasze ciasto. Wykroję je. Ciasto było dopiero co wyjęte z piekarnika, naprawdę. Parę minut przed programem skończyłem je piec. Wydaje mi się, że wygląda fajnie. No, fajnie wygląda. Wygląda fajnie. I będzie chyba też fajnie smakować, coś mi się wydaje. Więc ubijamy śmietanę przez większe obroty. Znowu nasz operator będzie płakał, będzie mówił, że go ubrudziłem na planie śmietaną. No ale nic. Więc robimy te marcheweczki. Dokładnie. Tu ubijamy krem. Więc no to jest świetny patent w ogóle. Fajne, nie? No ekstra. Wygląda jak... A ty to sam wymyślasz wszystko, czy to gdzieś skądś ukradłeś ten pomysł? To co tutaj widzimy, to ja to wymyślam, inspiruję się różnymi rzeczami. Natomiast nie wiem, robię takie mini bezy, takie małe bezy w boksach. To będzie można niedługo kupić w mojej cukierni. I właśnie pod te bezy kupiłem czekoladę, między innymi pomarańczową. Mhm. I tak myślałem, jak zrobić marchewkę do tego ciasta. Najpierw miałem pomysł, żeby zrobić ją z marcepanu. Ale ja osobiście nie lubię marcepanu, a też nie lubię masy cukrowej. Mhm. Więc pomyślałem, a czemu nie użyć tej czekolady? Przecież jest pomarańczowa. No tak. A truskawek u nas w domu pod dosadkiem. Ubijamy. Ja w tym momencie podejmę się bardzo ciekawego zadania. Mianowicie, coś czego się zawsze boję. A czego się boję? Boję się tego kroić biszkopt, nie? No. To nie jest biszkopt, bo tego tuszy mamy orzechy. Plus rurki z tago. Więc i jeszcze piernik. Więc to jest o wiele, wiele cięższe. Śmietana się pomału nam ubija. Miejmy nadzieję, że się ubije. Użyję noża do pieczywa. Mam tu chyba większy umyty w zmywarce, dłuższy w sensie. I nim postaram się równo przekroić. A Ci będę trzymała ten stół może. Tak, na stół zbieramy nieustannie, żeby go wymienić na bardziej stabilny. Ale to już chyba nam się uda w kolejnym sezonie. Czyli po wakacjach. Po wakacjach. Dorobimy się na nowy stół. To jest bardzo stresująca czynność, ponieważ chciałbym, żeby to wyszło w miarę równo. Wszyscy mi teraz na ręce patrzą. Ponad 300 osób, jak Czerwiński kroi. No i patrz, wyszło. O, no. Brawo. Przełożymy to tutaj na razie. Pięknie wygląda, pięknie wypieczony, delikatny. Jeszcze ciepły, możesz odpowiedzieć, że jest ciepły. No. Ale grunt, że nam się udało to wyciąć. Szybki make-up.
Tak, wytrzyj się, żeby ci do ciasta nie spadło. No właśnie, bo to jest gorąco od tego piekarnika. Ja zawsze stoję po stronie piekarnika i on grzeje mi niesamowicie. Śmietana się nie ubija. Tak, nie ubiła się śmietana. Uwaga, ja zrobię taki myk. Mianowicie ona strasznie nam strzela, więc trochę przykryję, żeby na nas ona po prostu nie leciała. No. O, i włączę ją na wyższe obroty. No, ciekawe, czemu się nie ubija. Ona się ubije, tylko na małych obrotach jest strasznie, wiesz? A, muszę, no tak. Tak, a ja nie chciałem na dużych, ponieważ zaraz byśmy wszystkich tutaj dookoła pochlapali. Natomiast mamy już tu ciasto wycięte, ja też wyjmę ten biszkopt. No biszkopt, nie biszkopt, okej. Okay. Papier możesz wyrzucić. O, przełożymy. Ale ładnie pachnie, orany. No, same dobrocie. Mhm. Więc co dalej będziemy robić? Zaraz dodamy do naszej śmietany sery, czyli Philadelphia i mascarpone. Skórka pomarańczy już jest, więc za chwilę będziemy ciasto przekładać i wykładać. Mhm. Nasze truskawki. Marchewki trafią na balkon, ponieważ tam jest zimno w tej chwili, więc za chwilę poprosimy kogoś, żeby nam je przerzucił. Olga, jakie masz plany na przyszłość? Na przyszłość? Tak jak powiedziałam, no najprawdopodobniej wróci rozlewisko, więc będę... A grywasz w teatrze? Nie. W teatrze nie gram, jest to jakby mój wybór. Świadomy. Świadomy. Ja po prostu za bardzo bym się stresowała. Czyli jednak stresujecie. Czy w ogóle aktor ma stres, jak wychodzi na plan? Jak to jest? Nie, na planie, znaczy ja też nie chcę mówić za innych, natomiast ja stresu na planie przed kamerą nie mam żadnego. No bo robisz to od dziecka. Robię to od dziecka, tak, więc jest to jakby środowisko naturalne dla mnie. Natomiast chyba w teatrze bym się po prostu strasznie bała, chociaż jest to też rzecz jakby nieodkryta, ja nie wiem. Jakbym się zachowywała w teatrze. A miałaś propozycję już... Tak, miałam. Notorycznie mówisz nie. Znaczy to też nie są takie notoryczne propozycje, natomiast zdarzało się, ja też o tym mówię często i głośno, że ja chyba nie bardzo się do tego teatru nadaję, zresztą też czasami mówię niewyraźnie. Czy nie wiem, jakoś ćwiczysz swoje umiejętności aktorskie, doszkalasz się, szukasz jakichś inspiracji, nie wiem, masz rolę, marzenie, które chciałabyś się wcielić? Mam reżyserów, u których bardzo chciałabym kiedyś zagrać. Natomiast mam też kilka jakby pomysłów na życie, które jakby nie są bezpośrednio związane z aktorstwem. Mm-hmm. Więc a co chciałaś robić? No oczywiście, bym chciała założyć swoją firmę i robić to, na czym się wydaje dobrze znam. A na czym się zna dobrze Olga Frycz? No na psach i na różnych rzeczach, których pies i właściciel potrzebują do funkcjonowania. Czyli tak... Dalej z miłości do zwierząt. Tak. Wiem, czego ja jako właściciel potrzebuję, ja jestem gadżeciarą, lubię, żeby rzeczy były ładne, nawet te dla psów. No wyglądasz przepięknie. No dziękuję bardzo. Ja mam wygodnie, bo się nie muszę stroić, to odcinek mam białą bluzę i bandankę. Apaszkę. No ja bandankę uwielbiam. Bandanki zmieniam. Zmieniam. Czemu co? A pytanie, dlaczego Kluska się nazywa Kluska? Bo Kluska już tak miała na imię wcześniej, zanim ją Grześ mój adoptował. I takie imię zostało, bo ja myślę, że ona jest po prostu kluską jedną wielką chodzącą, jest dosyć duża i lubi pojeść, o Jezu. Śmietana nam się pięknie już ubiła. Popatrzcie, ubiła się, tak. Ale ja. No rozpryskało się na wszystkie strony, tego przykryłem ściereczką, natomiast mamy ubitą, to najważniejsze. Dodam teraz do niej nasze sery, czyli jak wspomniałem, serek Philadelphia. Tu jest 400 gram sera Philadelphia, a nawet więcej, bo były 4 opakowania, one są po 125 gram, jak przeczytałem. Okay. Plus jedno opakowanie, czyli 200 gram serka mascarpone. Tak. I zaraz wszystko wspólnie wymieszamy. Było pytanie, na które już była odpowiedź, ale znamy ponownie, rzuciłem okiem. Czy jesz mięso? Nie jesz mięsa. Nie jem mięsa, natomiast zjem owoce morza. Ale nie jesz mięsa z własnego wyboru, że nie wiem, nie, bo te zwierzątka cierpią i tak dalej. To jest jakby główny powód, ale też ja mam coś takiego, że mnie w pewnym momencie mięso zaczęło brzydzić. No, natomiast też jakby przez to, że mam Facebooka, jakby czytam gazety, oglądam telewizję, więc jakby z każdej też strony byłam atakowana różnymi na balkon, informacjami, jak to mięso, jak te zwierzęta są traktowane. I po prostu stwierdziłam, że nie chcę w tym uczestniczyć i po prostu mnie to brzydzi. No.
I tak, ale no, dla bardziej dociekliwych wegetarianką nie jestem, ponieważ tak jak powiedziałam, jem owoce morza i zdarza mi się zjeść rybę, no, którą nie przepadam, ale zdarza mi się. Natomiast mięsa takich zwierzaczków typu kurczak, indyk, świnia, krówka, nie jem. Zerknijmy na, o co pytają nasi widzowie jeszcze. Z Dolnego Śląska pozdrowienia, pozdrawiamy serdecznie, kochani. To w wakacje nie będzie programu, jakiego programu? Tak, kochani, prawdopodobnie gramy do końca czerwca, a w wakacje robimy sobie przerwę, żeby zmienić ten stół na zupełnie lepszy, żeby zaprosić kolejne wyjątkowe osoby, gości i żeby nabrać inspiracji, ale mam nadzieję, że będzie kolejny format kręcony drugiego programu. Olga, zerknij tutaj na pytanie, jak się zajmę naszą masą. Jak pani spędza Wielkanoc? Jakie są pani ulubione potrawy świąteczne? Właśnie, no ja do Krakowa jadę, oczywiście do mamy. Bo jesteś z Krakowa. Ja z Krakowa jestem, tak? Więc jadę do mamy, a czy nie jest ci, bo Basia była u mnie w tym programie, ona też z Krakowa dziewczyna. Pytałem, Kraków, Warszawa, tam tak. Warszawa i Kraków, wiadomo, że każdemu z Krakowa Kraków w sercu cały czas gra, a nie Warszawa. No, znaczy, no jak to jest u Ciebie? Ja bardzo Kraków lubię i mam sentyment ogromny oczywiście do Krakowa, natomiast mnie się w Warszawie bardzo dobrze mieszka, ja mam meldunek warszawski od kilku lat, prawie 9. I ja bym się stąd nie ruszyła nigdzie indziej, natomiast do Krakowa chętnie wracam i na święta jadę do Krakowa, a moją ulubioną potrawą świąteczną jest żurek, który robi moja mama. Na zakwasie prawdziwym, na chlebie? Chyba nie, ale jest bardzo dobry, jak już tak ona też właśnie robi na go przykład, z grzybami. Mama z nią dzwoniła, mówi, no nam co, wróciło o świętach, ja mówię, mamo, dla mnie na święta to tylko wyłącznie pasztet, bo taki dobry mama pasztet, że może nic nie być, byleby tylko był pasztet. Ja sobie nie wyobrażam śniadania wielkanocnego bez pasztetu. A ja sobie nie wyobrażam bez sałatki jarzynowej, którą zresztą sama robię. I jest taka, a jak ją robisz? Dlatego, że ile osób, tyle jest sałatek. Tak, a teraz jeszcze jedni lubią z kukurydzą, inni nie lubią z kukurydzą. Jedni lubią z groszkiem, drudzy groszku w ogóle nie jedzą. Jedzą, no więc jedni dają jabłko, ja nie daję jabłka, jedni dają cebulę. Domu się daje jabłko, pamiętam. A ja daję akurat i kukurydzę, i groszek, ogórka kiszonego, ziemniaki, co tam jeszcze daje. Wszystko to zostaje po zupie. Właściwie ja to mam taki patent, że ja tak bardzo lubię sałatkę jarzynową, że za każdym razem jak robię zupę, a robię bardzo na prawdziwej włoszczyźnie, to co zostaje, później ciacham, dom ich ogórki, majonez i sałatka jest gotowa. Widzę u Ciebie niesamowitą taką kreatywność w kuchni, prawda? Że raz, że no wszystko wykorzystujesz, co tylko możesz, dwa, że no rzeczywiście gotujesz. To jest fajne. Gotuję, lubię gotować, bardzo, bardzo. Ale daje to Ci radość, przyjemność? Daje mi przyjemność gotowanie i daje mi przyjemność to, jak później ludzie mnie chwalą za to, co ugotowałam. To jest po prostu bardzo miłe. No, wkładam w to całe serce i sprawia mi to ogromną radość. No. Nasz krem wydaje mi się, że już powinien być gotowy. Żurek, uwielbiam i sałatkę też. Polubiłaś Darię i czy masz z nią kontakt? Lub z kim masz nadal kontakt z agenta? Wszyscy mamy kontakt ze sobą. Czyli cały czas utrzymuje się kontakt i nie ma tak, że program się skończył, a wy koniec. Znaczy wiadomo, też każdy wrócił do swoich obowiązków. Zaczynam przekładać ciasto. Tak. Każdy wrócił do swoich obowiązków, ale ten kontakt jest. Nie, no wymieniamy się tam różnymi spostrzeżeniami. I właściwie ze wszystkimi mam taki kontakt, rzadszy lub no, częstszy. Czy składniki będą gdzieś podane? To później tak, to oczywiście na mojej stronie internetowej www.szymonczyński.com są wszystkie przepisy i także z tego odcinka będzie z Olgą przepis na to pyszne ciasto. Tak wygląda ten krem, że ja się nie mogę... Tak, jest przepyszny. Tak, to się zawsze później tak palcem wyjada, to no, jest takie bardzo... Wiesz co, ja pamiętam, ja nie lubię tego na przykład, jak ktoś tak robi. Ale ja tak robię. Ale jak skończymy tutaj nagrywać, to ja to wezmę. Takie pyszności na wieczór. No, idealna pora. Więc ja, żeby nie przedłużać, przełożę biszkopt o właśnie kremem. I teraz powinniśmy go ładnie kremem całego obsmarować. Mhm. Żeby już nie przedłużać, bo to ciasto, zanim podamy, trzeba włożyć do lodówki na około 5 godzin. O. Żeby się ściągnęło. No mamy śniadanie, mamy serek, więc ono musi się po prostu... Czyli ono w ogóle jest takie czasochłonne, no bo półtorej godziny w piekarniku... No ale to masz półtorej godziny wolnego, masz na trening iść. Możesz no tak, telewizję, nie wiem, książkę można poczytać. Można iść na trening po to, żeby później wrócić i sobie zjeść ciasto. Ciasto. Więc to ciasto, które byśmy teraz dokładnie to wyłożyli kremem, ląduje do lodówki. Dokładnie.
ląduje do lodówki, a ja wyjmę właśnie gotowca. Już. No nie gotowca, ja bo jest, tobą, jest, bo ja tutaj jest nieskończone. Natomiast po 5 godzinach. Po 5 godzinach to ciasto, które teraz chowam do lodówki, wygląda właśnie w ten sposób. Coś mi się wydaje, Szymon, że ty dzisiaj będziesz miał gości, co? No mam ciebie. Ale jeszcze chyba ktoś przyjdzie, że sami tego nie zjemy. Zobacz, jaka liczna ekipa na planie. Tu mamy też nasze truskawki schłodzone. Marchewki. Truskawki, marchewki przecież. No i chyba czas nadszedł, żebyśmy jakoś zaczęli je dekorować. Mhm. Słuchaj, co mamy? Mamy zielone, czyli trawę. Możemy wysypać trawę. Mhm. Mamy kolorowe jajeczka. Ale czas. I mamy nasze marchewki. Więc może na przykład, nie, masz jakąś wizję? No ja bym najpierw trawę posadziła. To saź mi trawę. Ale mam tak wziąć, tak jak chcesz. Z tego... Nie, możesz z ręki, mogę dać ci łyżeczkę, czy wolisz łyżeczką. No, może łyżeczką. Nie wiem po prostu, jak masz czucie, prawda? Czy wolisz czuć w dłoniach, czy... Nie wiem, słuchaj, ja to mam przede wszystkim poznać cię. O. Nie chciała, żeby pip, pip. Nie było widać tak bardzo. O, i rośnie nam trawa super zielona. Trawa. Niż u nas goście, mnie goście mają czas na kreatywność. I będzie mi coś mówił, że ja tu nic nie robiłam. Tak. Jak ja trawy posadziłam. Tu się robi. Marchewka utarta. Następnie mieliśmy... Dobra, wiesz co, ja chyba po prostu wezmę to i tak o zrobię. O, i mamy trawę zieloną. Trawa gęsta, zielona, trochę tutaj się sypie. I się sypie, nie ma problemu. Ja to później odkurzę. Rozumiem, że stajesz dłużej, bo możesz mi posprzątać. Przepięknie. O, jest trawa. Przepięknie, proszę, mamy to trawę. Jeszcze tutaj dosypię, żeby nie było takiego placka. I na tej trawie zielonej wydaje mi się, że możemy tak sobie posadzić nasze marchewki. Proszę, jak uważasz? Tak, tak. Też mi się tak wydaje. No to proszę bardzo. Nie, no ten patent z tymi truskawkami, powiem ci, to jest podoba jakiś, się? To jest po prostu... Kochanie, przypominam, że dzisiaj za chwilę wyniki będą. Wśród osób, które udostępniają, wylosujemy ten piękny kosz od Tago, który poleci jutro już kurierem wasze ręce. Nie, za mało to nie. Może taką większą. Większą, no musi być porówno. O. I do środka też? Jeszcze może tu damy, no właśnie, co? Żeby było więcej. O. Jedna. Jeszcze jedna. Ale do środka myślę, że możemy ułożyć nasze... Jajeczka. Jajeczka, w końcu Wielkanoc, więc jajeczka. Jak, masz jakiś patent, znaczy jakiś pomysł no, na to? No, już go realizujesz. A były kolory piękne tych jajeczek. A te jajeczka to są z czego, przepraszam? Jajeczka w środku to są migdały w czekoladzie. Aha. Ja ich sam nie robiłem niestety. Okej. Nawet można potem na środek dać jeszcze jedną. Widzę, jak, tak czy robię nie? Dokładnie właśnie po to, żeby na środek dać jeszcze jedną marchewkę. Jak wielcy ludzie myślą podobnie? Nie, to mi się nie zgadza, że są dwa obok siebie białe. Widać, że artystka. O. Trochę różowe są. A to twarde chyba jest, nie? Ale można jeść. Pięknie wygląda. Dobra. Jak uważasz? No fajne, no. Ja to jestem, powiem szczerze, bardziej ciekawa tego, jak to smakuje. O. Więc co? Jak smakuje, więc chyba czas przyspróbować. To co, ja biorę pod pachę i wychodzę. A jeszcze beza. O matko. A to się o. Moi sąsiedzi, kochani, ucieszą. Przyszedł czas, żeby spróbować. Jak najbardziej, skoro tak powiedziałaś. Więc zacznę. Czy operator zrobił zmierzenie, jak ciasto pięknie wygląda? Więc zacznę je ciąć. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Ja nie wiem. Mam nadzieję, że wszystko... Czuję rurki pod spodem. Od tego. Uwaga. Cisza zapadła, a ty ciszy nie lubię, jak te ciasta. Każdy ciekawy, co to wyjdzie, czy wyszło, czy nie wyszło. Słuchaj, nawet jeżeli nie wyjdzie, ale jestem pewna, że wyszło. To ja to tak zagram. Właśnie, przy aktorku jesteś. Trzeba grać. Nie, no, się. Na pewno będzie bardzo dobre. Trzeba grać. U nas się gra. Zawsze pierwszy najgorzej. Widzę, że muszę troszkę przyciąć, ponieważ mamy tam rurki od tego, oddaliśmy. I one są czekoladowe. A one się nie rozpuściły? Nie, nie. Zobaczysz. No. Będą bardzo fajnie. Dajmy dlatego, bo one bardzo fajnie chrupią. Ale dla mnie to jest dziwne, że co one się pod wpływem takiej temperatury i zaraz takiego zobaczysz. Czasu pieczenia, że się nie roztopiły. Nie roztopiły się. Ja ci może poczułam to. O rany, ale to jest dobre chyba. No wygląda. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę łyżeczkę. O, właśnie. Jajeczko, bo mi spadło. Ja już kroję dla siebie ale kawałek. Ale próbuj, tak, koniecznie próbuj.
Jak smakuje? Ja taki mniejszy, bo na diecie. A powiem Ci, dobre. Naprawdę? Smakuje? Oj, powiem Ci, dobre. Dobre, bo jest mokre. Wilgotne od marchwi. Nie jest suche. Ten krem jest taki pyszny. Te rurki w ogóle chrupią. Tak. Ja już próbuję, już nie mogę się doczekać. O rany, jakie dobre. O. Marchewkę. Żeby było też zdrowo, to ja sobie właśnie, marchewkę. Żeby było zdrowo. Marchewkę koniecznie. No, dobra marchewka. Dobre. Dobre, nie? Chyba, a może zrobię takie do domu, do Krakowa, chociaż u nas w domu, w rodzinie to się moja bratowa zajmuje wypiekami i faktycznie wychodzi jej to rewelacyjnie, więc ja może nie będę się wygłupiać. Dobre. Delikatne nie jest mdłe, nie? Serwetkę. Teraz pójdę na trening. Słuchaj, no trening wydaje mi się, że będzie skazany, ponieważ czeka Cię bardzo dużo jeszcze dobroci ode mnie. Ale zanim. Kochani, zanim zakończymy odcinek, muszę ogłosić, kto otrzymuje ten piękny kosz od Tago. I tu właśnie otrzymuje kartę zapisane. Kto wygrywa? Pani Marta Franciszczak. Pani Marta Franciszczak wygrywa ten piękny kosz od Tago. Marta, proszę, napisz mi na privie dane do kontaktu. Jutro ten kosz zostanie do Ciebie wysłany. Olga, tradycją programu jest, tak? Żeby było jeszcze przyjemniej, jeszcze bardziej słodko, że każdy gość programu otrzymuje ode mnie bezę. I ta piękna beza, no dla Ciebie, bardzo nie powiem na święta, bo świąt nie dotrwa, no nie ale dotrwa, no, na rozpoczęcie do nowego tygodnia. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, zrób uwielbiam sobie zdjęcie, bezy. Jeszcze tutaj mamy zdjęcie wspólne. Dobrze. Ja uwielbiam bezę, więc trafiłeś idealnie. Uwaga. Uśmiech. Beza. Mówimy beza. No nie, nie mówimy. Chyba jeszcze jedna. Super, dzięki. Super. Więc ta beza jest dla Ciebie. Super. Ja ją zabiorę. Dlaczego zabiorę? Bo to nie koniec dla Ciebie dzisiaj prezentów. O rany. Tak, to nie koniec dla Ciebie prezentów, więc jeszcze dla Ciebie jest jeden prezent. Od partnera naszego programu, marki Tago. Ten kosz przepiękny, do którego mnie nie widać. Jest, bardzo dziękuję. Jest dla Ciebie, dziękuję. Na święta, dla Ciebie, dla rodziny, dla Twoich sióstr, braci. Rodzina się ucieszy, dla wszystkich. Liczna rodzina. Widzisz, jak warto do mnie przychodzić do programu? Super, bardzo, bardzo mi miło. Ja takie ciężkie. Ciężko, mówię, tak? Zabiorę. Bardzo oczywiście. Dziękuję. Ciężko. Olga, dziękuję Ci bardzo, że wzięłaś udział w moim programie, że czas znalazłaś, że wspólnie Znalazłam czas i chciałam Ci ja podziękować, że Ci przerwałam, ponieważ jesteś człowiekiem z pasją, a ja takich ludzi uwielbiam. To bardzo i jakoś miło. Tak, no, bardzo mi się spodobał Twój program i z przyjemnością przyjęłam zaproszenie. Dziękuję serdecznie. No, dziękuję bardzo. Kochani, ja Wam dziękuję serdecznie za dzisiejszą oglądalność. Było nam niezmiernie miło, że byliście z nami. Za tydzień są święta wielkanocne, a więc chcieliśmy razem Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, spełnienia marzeń, a przede wszystkim radości z życia. Za tydzień programu nie ma, ponieważ no, będę spędzał cały czas z rodziną, tak jak Wy zapewne i wszyscy razem spędzimy przy świątecznym stole, więc taka krótka chwila oddechu każdemu z nas się przyda. A już za 2 tygodnie spotykamy się w kolejnym odcinku programu Balkon Wawa od Kuchni. Gośćmi programu będą Państwo Lubert, zespół Virgin, którzy, jak ostatnio czytałem, będą grali support przed Guns N' Roses w Gdańsku podczas koncertu. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.